jadę sobie z tym towarem do innego miasta. Trochę mi się nudzi. I tak sobie pomyślałem, a co by było, gdybym wsadził kij w mrowisko? Mrowisko to oczywiście sprawa sfery uczuciowej. Kto, kogo i dlaczego. Dlaczego o tym pomyślałem? No, ostatnio dość głośno stała się wypowiedź pana posła Żelka, pana prezydenta i jeszcze tam jednego z pisowców, którzy stwierdzili, że osoby nieheteroseksualne, tak to ładnie określił, nie są ludźmi. Oczywiście takie stwierdzenie dowodzi tego, że ta osoba, która to powiedziała, jest po prostu zwykłym palantem. I to mówię ja, któremu nieraz zarzuca się homofobia. Nie kryję się z tym, że nie do końca rozumie, jak może facet z facetem, kobietka z kobietką, ale to nie oznacza, że chciałbym ich w jakiś sposób dyskryminować czy poniżać. Po prostu kompletnie ich nie rozumiem. A gdzie ten kij? No kij za chwilę będzie. Poczekajcie. Mrowisko już mamy. Mrowisko już mamy. Za chwilę wsadzimy w to mrowisko. Przepraszam bardzo, ale jest tu ciasno. Wsadzimy kij w to mrowisko. No bo popatrzcie się. Jeżeli uzna, że miłość kobiety do kobiety, faceta do faceta jest rzeczą zupełnie naturalną, normalną, to ja się pytam, dlaczego uznajemy miłość człowieka dorosłego do dziecka za coś nienormalnego? I tu żebyśmy się nie mylili. Ja pomijam kwestię, żeby człowiek dorosły współżył z dzieckiem, czy w jakiś jakikolwiek sposób doprowadzał go do tak zwanych innych czynności seksualnych. No, to nie ma prawa być, ponieważ no, taka osoba dorosła używa zaufania dziecka, które często nie potrafi się bądź obronić, bądź zrozumieć zaistniałej sytuacji. Natomiast mówię tylko o sferze uczucia. Ktoś starszy kocha dziecko. To jest zboczenie, a tamto nie. Nie potrafię tego zrozumieć. Mówię otwarcie. Powtarzam. Wyłączam kwestię dopuszczania się czynów nierządnych w stosunku do dzieci. Mówię tu tylko o sferze uczuciowej. Dlaczego ktoś, kto kocha mężczyznę, jest normalny. Ktoś, kto kocha dziecko, jest nienormalny. Mówi się o tym, że pedofila będziemy leczyć, czyli teoretycznie rzecz biorąc, ta przypadłość jest do wyleczenia, a już nie można wyleczyć, nie można homoseksualisty lub lesbiki wyleczyć z ich przypadłości. Nie potrafię tego, powiem zrozumieć. Co gorsza, dochodzę do wniosku, że skoro ja, kiedy byłem młodym człowiekiem, generalnie wówczas uważało się homoseksualizm za zboczenie, w jakiś sposób to się potępiało. Już tam nie mówię, że gdzieś w jakichś krajach no, groziło za to więzienie, czy nie daj Boże kara śmierci, bo to już jest w ogóle paranoiczne. Ale w razie takie związki budziły ogólne potępienie, no i ludzie z tymi związkami siłą rzeczy w jakiś sposób się hamowali. Teraz mamy tendencję odwrotną. Na pewno słusznie, bo jeżeli istnieją takie osoby, to trudno
trzeba się z tym faktem pogodzić i nie można tych osób, nie wiem, wyrzucać na margines życia, czy w jakiś inny sposób ich piętnować, bo to w jakiś sposób nie jest ich wina. Więc dobrze, teraz poszliśmy w tym kierunku, że uznajemy, że to nie jest ich wina, tylko zaczynam się zastanawiać, a co będzie, jeżeli na przykład za kolejne 50 lat nagle się okaże, że pedofilia też już nie jest przedmiotem nagany społecznej, tylko jest uznawana no, za jakąś przypadłość, którą, o której wiemy, że istnieje, no i która musi istnieć. Będzie to, powiem wam tak, trochę ciężko mi o tym mówić, bo wiem, że to będzie potężny kij w mrowisko i że prawdopodobnie wiele osób, no, delikatnie mówiąc, wyrazi się o mnie. 3 kilometry. Wyrazi się o mnie negatywnie. Ale jednak, no, skoro zacząłem mieszać, to muszę to dokończyć. No bo, słuchajcie, jednak mimo wszystko człowiek czymś różni się od zwierzęcia. To jest taka moja prywatna ocena całej sytuacji. Może i błędna. Ale jak to mówią, błądzenie jest rzeczą ludzką. Więc jeżeli jesteśmy mądrzejsi od zwierząt, to powinniśmy również umieć panować nad swoimi instynktami, tymi, które jednak mimo wszystko nie są dobrymi instynktami, no bo nikt mi nie mówi, że związek faceta z facetem czy kobiety z kobietą jest naprawdę dobrym związkiem i w tym momencie powinniśmy, skoro tego się nie da leczyć, to uważam, że powinniśmy z tym walczyć, bo inaczej dojdziemy do totalnie absurdalnych wniosków, że skoro człowiek nie potrafi zapanować nad swoimi instynktami, to równie dobrze powinno się wywalczać bandytom, sadystom, bo to też nie jest ich wina do końca. A skoro im nie wybaczamy, wskazujemy takim osobom panować nad swoimi instynktami, to myślę, że powinno to dotyczyć każdego. Nawet jeżeli powiemy, że sfera uczuć i miłość to jest coś pięknego. Jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chciałbym poruszyć, jak zamieszania w tym mrowisku. To jest kwestia tego zapisu, który istnieje w Konstytucji, który mówi, że rodzina jest pod szczególną ochroną państwa. I ten zapis, wiem, że budzi bardzo dużo kontrowersji wśród osób homoseksualnych. A myślę, że nie powinien. Słuchajcie, jest rzeczą logiczną. Ja już pomijam inne kwestie, ale jest rzeczą logiczną, że każde państwo, że każdy naród powinien bardzo dbać o to, aby na skutek prokreacji no, ten naród był wielopokoleniowy, żeby nie zaniknął z czasem. Dlatego też związek mężczyzny i kobiety jako ten, który no, daje szansę na tą prokreację, prawda, był przez państwo w jakiś sposób chroniony. Czyli zawsze, żeby jednak ten związek miał w jakiś sposób, no nie wiem, troszkę lepiej. No. Nie wiem, jak tam to określić, ale w razie, no, że jednak, żeby jednak to państwo o ten typ związku dbała
troszeczkę bardziej. Co wcale oczywiście nie przeszkadza, żeby osoby homoseksualne, przepraszam, zawierały związek partnerski. Jak on się nawet nazywa małżeństwo, mi to kompletnie nie przeszkadza. Jeżeli komuś nie będzie przeszkadzało, że idzie, nie wiem, do szpitala facet i mówi, że idzie do swojego dłuższego męża, to już jest ich zmartwienie, to jest jego zmartwienie. Więc jeżeli chcą zawierać związki małżeńskie, należy im to po prostu umożliwić. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat. Zamierzałem prawdopodobnie bardzo. Proszę tylko, abyście nie pisali do mnie, że jestem kompletny idiota, no bo to ja już wiem. Także jak już chcecie mnie obrażać, no to wymyślcie jakiś inny. No i oczywiście nie piszcie mi, że jestem stary z get, bo to też już wiem. Aha, no i jeszcze jedno najważniejsze. Nie piszcie do mnie, że jestem członkiem PiS-u, bo to już jest naprawdę, albo inaczej, to byłaby już naprawdę dla mnie wielka ofiara.